Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim już odcinku naszym Heavy Warriorem. Warriorem, o kurde, Mariusz Max Kolonko. Ranga 10, przechodzimy do kolejnej gry. No i dzisiaj zobaczymy, czy uda nam się rozegrać 3 partie. Byłoby dobrze, no i najlepiej by było, gdyby były to zwycięskie walki, bo wtedy wbilibyśmy na rangę 9. A już jutro moglibyśmy sobie zagrać na Wildzie. Gramy z jakimś, no może nie tyle Ruskiem, co kolegą zza wschodniej granicy. A Gromosz raczej nie, egzekucja też nie. Krew, wichor i łomot zostawiamy. I widzę, że mamy bardzo, bardzo dobre rozdanie. Ale jest już nasz śmiałek, więc nie ma co narzekać. Przywitamy się. No i co ty na to? Pozdrawiam cię. Czy jesteś moim panem? Okej. Już doskonale wiemy, z czym walczymy. No właśnie, co tu teraz zagrać? Możemy dobrać sobie kartę. Ale z drugiej strony, co nam to daje? No nie za wiele, ale dobra. Dobierzmy kartę. Mamy akolity na kolejną turę. I prawdopodobnie jego sobie zagramy. Tylko żeby nie zagrywał mi tego 3-4. Okej. To nie problem. Zagramy sobie akolitę. W kolejnej turze zabijemy tą 2-1. I dorzucimy Taunta, a potem w piątej turze z Coina będziemy mogli zagrać Cairna. To powinno być całkiem fajne zagranie. Tylko żeby nie dorzucił mi teraz czegoś mocnego. Strach niesie wyzwolenie. Okej. Ciekawe zagranie, nie powiem. A my troszeczkę zmienimy nasze plany i wyczyścimy mu cały stół. Znaczy w ogóle świetna kolejność. Najpierw powinno się dobrać kartę, potem zobaczyć, jakie mamy opcje. Dobra. On ma stół pusty, tylko że walczymy z Katun deckiem. Z Katun deckiem. O, to może być. Nie ma sprawy. A z tym coinem to ja jeszcze zaczekam. Zagramy sobie w ten sposób. I na spokojnie w szóstej turze zagramy Cairna. A potem będziemy mieli Coina albo na Ragnarosa, albo na Rzezimiota. Znaczy, jak już, to chyba na Ragnarosa. Swoją drogą, jeśli chodzi o Ketun deki, to wydaje mi się, że co ja tutaj mogę zrobić? Nie no, kurde, nie chcę przyjmować. Nie chcę przyjmować tylu obrażeń. Lepiej uciekać. Nie chcę przyjmować tylu obrażeń, bo jednak walczymy z Ketun deckiem. Więc
więc poświęcimy sobie te dwie kreatury. No, opcją było zagranie rzezimiota i zabicie go. I potem dokładanie kolejnych kreatur. Okej. Jakiś młyniec? Nie, bójka. Niedobrze. To niedobrze. Tutaj zbijmy tego Divine Shielda. Zagrajmy sobie tak. Dobierzmy jakieś karty. I to mi się nie podoba. Ale chyba tak będziemy musieli zagrać. Zagramy sobie młyniec. No, tutaj niestety, ale zabijamy tego Cairna. Tego się pozbywamy. I graj. No i graj. No, dwa taunty. Cudownie. No to trochę boli. Chociaż z drugiej strony nie jest aż tak źle. Chyba. Bo zagrywamy sobie w ten sposób. Ja mam kart, żebym ja się nie przewinął. Aha. Teraz tak. Tutaj jeden execute leci. Dorzućmy płatnerkę. Nie będziemy na razie dobierali. Nie będziemy dobierali. Rzucimy sobie pancerz. I graj. On ma teraz 4 karty. Tylko jest 10 tura, więc... Tutaj martwimy się o to, żeby za szybko nie dobrał tego Ketuna. A zaraz tutaj... O. Zaraz do gry wejdzie nasz drogi Ragnaros. No i liczymy na to, że trafi... trafi w tego taunta nieszczęsnego. Tu? Tu? A kurde, w twarz. To, że trafił w twarz, to nie jest nam na rękę. No i jeszcze gra Ragnarosa. Boże, gra Ragnarosa, gra łowcy grubego zwierza. Więc nasz Ragnaros tutaj dużo nie podziałał. Wbił tylko 8 punktów obrażeń. Fuck me. Pozbywa się jeszcze naszych kreatur. Tutaj chyba zagramy naszego Gromasza. Zagramy naszego Gromasza. Tego się pozbędziemy. Tutaj Gromasz wchodzi do gry. Tego się pozbywamy. I atak w twarz. Atak w twarz myślę, że jest dobrym rozwiązaniem. Tylko, że właśnie to jest to, co mówię. No, walczymy jednak z Ketun deckiem, który jest dość mocny. Czemu on tego nie zabił? Okej. Mamy Executa. My sobie tutaj zaatakujemy w twarz, rzucimy bójkę.
I w sumie spoko. Dobrze wyszło. Tylko teraz co tutaj? Myślę, że tą Elizę rzucimy. I pozbędziemy się jego stronnika. Okej. Możemy jeszcze rzucić pancerz. Żeby się troszeczkę uleczyć za te dwa punkty. A w kolejnej turze myślę, że arcyzłodziej Rafan będzie dobrą opcją. Ta ziemia służy mnie. Tutaj ślus Taurisan. Kurde. Ten Taurisan tutaj. Oho. To jest bardzo fajna opcja. Bo teraz możemy zrobić tak. Rzucić zemstę. I dojść do wniosku, że jestem debilem. Ja pierdzielę. Ale to zwaliłem. Ale to zwaliłem. Mój błąd. No i teraz, jeśli on będzie miał tego ketuna, no to ja ginę. Dobre zagranie. Jak ja to zwaliłem, nie? Masakra. Masakra. Kurde, no. Tak to zwalić w ogóle. Znaczy, okej, okay, no. Nawet gdybym dobrze się pozbył jego kreatur i tak dalej, no to i tak bym zginął, nie? Ale takie błędy, takie błędy. No nic. Przechodzimy do walki numer 2. Jak tutaj czasowo? 12 minut, nie tak źle. No. Walki jednak tym Control Warriorem są z reguły długie. No i na to już nic nie poradzimy. Będziesz walczyć z honorem. No dobra, to ty sobie walcz z tym honorem. Ja zostawiam krew w Ichor. I dostajemy dwóch tauncików. No dobra. Witaj, mamy partnerkę na drugą turę. No i gramy z jakimś kolesiem, który dobił do legendy. Dobił do legendy i zrobił 500 zwycięstw. No dobra. To masz płatnerkę. Zobaczymy, co z nią zrobisz. Czekam na rozkaz. No dobra. A to zrobimy sobie. Zrobimy sobie tak. On dostanie teraz boską tarczę. My zagramy krew i chor. I dorzucimy sobie pancerz i dzięki temu mamy dwie kreatury. Więc wyszło całkiem nieźle, tylko żeby on teraz nie dostał buffa. Nikt nie pozna naszych. Wow. Chyba jednak dostał, no. Cudownie. Naprawdę cudownie. Okej. Okay. To my zagrywamy tak. Chyba tą Elizę. Masz artefakt? Chyba tą Elizę, żeby już teraz mieć tą mapę do złotej małpy w deku. Bo im wcześniej mamy ją w deku, no to teoretycznie szybciej jesteśmy w stanie ją dostać, tak? A co za tym idzie, szybciej złotą małpę i szybciej legendy.
Przynajmniej tak to wszystko ładnie wygląda w teorii. No, Executa na to nie będziemy marnować. Natomiast jednego Taunta... Może... Ktoś tu dostanie to pole. No, zagrajmy tak. Jeszcze na razie nie wiemy, z jakim paladynem gramy. To może być Enzot. Najgorsze jest to, że w ogóle ta strażniczka Uldamanu nam ściągnęła chyba ze dwie kreatury. Ojej, jeszcze uroczyste czuwanie. Niedobrze. Zdecydowanie niedobrze. My na spokojnie. O! Zagrywamy sobie od razu tą małpę. I zagramy sobie tak. Pozbywamy się jego stronnika. O, mamy Harrisona Jonesa, bardzo dobrze. Więc będziemy w stanie skontrować jego drugą broń. No i mam nadzieję, że nie będzie mi tutaj zagrywał Tyriona, bo z Tyrionem może być problem. On ma 8 kart na ręku. 8, 24 do naszych 26 niby, nie? Czekam na rozkaz. No to wycieszenie nas troszeczkę zabolało. My dostajemy na szczęście broń. Pozbędziemy się tego wyciszacza. Zabijamy mu na bieżąco stronników. No i ten Akolita Bólu, no, nawet jeśli nie dobiera tych kart, to będzie mógł nam posłużyć jako zbijanie jakiegoś Divine Shielda albo ranienie pod Executa. No i zobaczymy, co nasz paladyn wykombinuje teraz. Jestem ciekaw w ogóle, jak ta talia będzie się sprawdzała na formacie Wild, bo na Wildzie dawno nie grałem. No i zobaczymy. Trafiliśmy na wolnomyśliciela. Więc my zajmiemy się tutaj aspektami mapy. Tu otworzymy sobie jakiś portal w zegarze. No i no rzeczywiście musisz się śpieszyć zdecydowanie. Teraz jakby Ragnaros nam podszedł, to byłoby całkiem fajnie. No, zagrywasz coś? Uuu. Ale dobrze, że... Dobrze, że nam to poszło na... taką broń, a nie na naszego rzeźmiota. Tylko, że problem jest taki... że dalej nie mam co tutaj zrobić, dlatego tego sobie zabijemy. Wbijemy tutaj obrażenia. No i graj. Tego akolity nie chciałem zabijać ze względu na właśnie jakieś boskie tarcze i tak dalej. A nie chciałem też zużywać Executa, bo Execute jest no... na razie jedną odpowiedzią na Tyriona, którego mam nadzieję, że mi teraz zagra. Niestety. Tyriona mi nie zagrał. Zakazane uzdrowienie, no dobra. O, jaki słodziak, dobra. Dobierzmy sobie dwie karty.
dorzucimy jeszcze agresywnego małpiszona i zobaczymy, co on na to. Tylko jak znam moje szczęście, pewnie teraz zagra Tyriona. Nie mam czasu na gier. Albo i nie. Czekam na rozkaz. Albo i nie. Okej. W takim razie zagrywamy tak. On może sobie przejąć tą małpę. A my zabijemy mu tego taunta i dobierzemy jeszcze dwie karty. Gotowe. No jest, powiedzmy, że okej, no jeśli chodzi o karty, to mamy chyba tyle samo, tylko że u nas jest złota małpa gdzieś tam w talii. Ale jej nie ma sensu od razu rzucać, bo mamy jednak tutaj wartościowe karty jak Execute. Lepiej je wykorzystać i dopiero potem zamieniać sobie karty na legendy. I z tego, co widzę, nasz drogi paladyn ma problemy, jeśli chodzi o karty. No, tu się podleczy za 7. Nie ma sprawy. My sobie rzucimy w tym czasie Rafama. Może latarnia? Chyba latarnię weźmiemy. W tej sytuacji weźmiemy latarnię, bo potem będziemy mogli go jakoś wykończyć. 3 punktów obrażeń by nam brakowało zaledwie. A to niedużo. Equality, kurde. Garoszu. Okej. Okej, to my zagramy tak. Dobierzemy jeszcze kartę. O, rzezimiot. Czy jest sens to zagrywać? Nie. Lepiej sobie dobrać pancerz i skipnąć turę, bo mówię, tutaj cały czas musimy mieć na uwadze jego Tyriona, którego gdzieś tam na pewno ma. No i jeszcze musimy mieć na uwadze to, że pewnie gramy z Enzot Paladynem, więc jeśli ma tego Enzota, to będzie w stanie nam zasypać stół jakimś Sylvanami i drugim Cairnem. Na szczęście teraz tego raczej nie zrobi. Niechaj przemówi do mnie Bóg. Okej. Czekam na rozkaz. No dobra. A Ragnaros teraz nie jest aż taki mocny. Myślę, że możemy zagrać w ten sposób, bo pozbył się już dwóch strażniczek Uldamanu. Jeśli nie będzie miał co zrobić z tym Cairnem, to my w kolejnej turze będziemy w stanie zabić go za pomocą Cairna i rzezimiota. Taki jest plan, ale zobaczymy, czy uda nam się go zrealizować. Tak sobie myślę. Tak sobie myślisz, no dobra. Egzekutów raczej nie masz. No.
ale rozjemca Aldorów już bardziej. Ej, tutaj mi się chyba coś zbugowało w ogóle. Bugi, bugi. Ej, come on. Co to za bugi? No świetnie. Kurde. Taka fajna gra była, no. To nam by się w sumie bójka przydała. Bo bez niej to jest lipa. Dobra, czekajcie. Zrobimy trochę inaczej. Tak. I tak. Może zmusimy Hearthstone'a do ponownego dołączenia do rozgrywki. Wow. O, jest bójka. Jest bójka, jakiś pancerz i krew wichor. Masz. No, wyrobiłem się. Jakoś się wyrobiłem. A, jest Tyrion. Wiedziałem. Wiedziałem, że będzie tutaj grał tego Tyriona. Ale z Tyrionem... Błąd z jego strony. Błąd z jego strony. Zagramy sobie tak. Tutaj tego opętanego gula. Tak. Nawet młyniec. Plus execute. Już bez pancerza. No dobra. No i teraz czekamy tylko na Enzota. Albo konsekrację. Też jest to jakaś opcja. No, piątka w twarz, trochę boli. Czekam na rozkaz. Piątka w twarz trochę boli, ale możemy zagrać tak i dorzucić rzezimiota. Mam nadzieję, że nie będzie miał jak zniszczyć mi tej broni. Okej. Przyjmuj na siebie obrażenia. I... No dobra, jest Enzot. Jest Enzot. No i w sumie tyle w temacie. Tyle w temacie, bo ja już z tym Enzotem nie mam co zrobić. Chyba, że dojdzie mi... Nie dojdzie mi. Druga bójka mi nie dojdzie, bo gram tutaj jedną tylko. W twarz? O, w twarz. Ale on mnie zabija i tak. Bo ma 16, 27 punktów obrażeń. A, jeszcze sobie Ragnarosę przejmie, żeby moim Ragnarosem nie zabić. Jakie słodkie, no dobra. Kurde, nie poszło. Nie poszło nam w tym odcinku. Mocne cholerstwo ten Enzot. Kurde, nie wiadomo jak przeciwko temu grać.
Znaczy, no wiadomo, no, trzeba po prostu wcześniej zabijać przeciwnika. Dobra, moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, zobaczcie również inne filmy na moim kanale. Ja natomiast żegnam się z Wami i do usłyszenia. Na razie, trzymajcie się. Cześć!